Omawialiśmy sobie na poprzednim nagraniu ruch jednostajny, prostoliniowy, to teraz zajmiemy się ruchem niejednostajnym. Ruch niejednostajny nazywa się inaczej zmiennym. Czyli no to, co będziemy teraz robić. Ruch prostoliniowy zmienny oznacza, że będziesz się poruszał po linii prostej, ale będziesz zmieniał prędkość. No Bo coś musi się zmieniać. W takich samych odstępach czasu będzie się zmieniała prędkość po prostu. Czyli zobacz, jakbyś miał wykres tam taką tabelę poglądową, tu jest czas. Zobacz, na początku masz 0, potem masz pierwszą sekundę, drugą sekundę, trzecią i tak dalej. I będzie powiedziane na przykład, że jakiś obiekt miał na początku no czas start, miał prędkość zerową. Po jednej sekundzie będzie miał prędkość 2 metry na sekundę. Po kolejnej sekundzie będzie miał 4 metry na sekundę. Po kolejnej będzie miał 6. I tak dalej. Widzisz zależność? Co sekundę co sekundę prędkość wzrasta ci o tyle samo, czyli co dwa skacze, co 2 metry na sekundę. To możesz zapisać w ten sposób. To jest Twoje przyspieszenie. Acceleration z angielskiego. 2 metry na sekundę kwadrat oznacza, że moja prędkość zmienia się o 2 metry na sekundę w każdą sekundę, dlatego sekunda jest do kwadratu. Oczywiście przyspieszenie może być ujemne. Co to by znaczyło? Że, jak na początku miałem 20 metrów na sekundę prędkości, to po jednej sekundzie będę miał już 15 metrów na sekundę prędkości. Po kolejnej sekundzie będę miał 10, potem będę miał 5, potem będę miał 0. Zatrzymam się i teraz. Dobra, to było hamowanie. Minus oznacza opóźnienie, czyli zmienny ruch. Inaczej, no, opóźnie, ruch jednostajnie opóźniony, w którym prędkość się po prostu zmniejsza, bo na przykład nacisnąłeś pedał hamulca. I teraz zobacz. Możesz teraz włączyć bieg wsteczny i naciśniesz gaz, żeby jechać z takim przyspieszeniem. Minus oznacza, że będziesz po prostu, jak jechałeś w prawo i patrz, jechałeś w prawo 20 metrów na sekundę i hamowałeś. Tak, tak, tak. I potem się zatrzymałeś, włączyłeś bieg wsteczny i jedziesz w tył. Przyspieszenie również jest wektorem. Co oznacza, wektor? Może ma gdzieś punkt zaczepienia, na przykład na samochodzie. Kierunek jakiś, to jest prędkość Twoja. Prędkość była w prawo, a przyspieszenie było w lewo. Zwrot miało w lewo. To oznacza, że będzie, to się będzie nazywało opóźnienie. Gdybyś miał taki rysunek. Aha, ta kreska nie ma znaczenia, czy jest mała, czy jest duża. Ta może być duża, ta może być mała, to zależy od parametrów zadania. Zobacz, przyspieszenie może być w tą samą stronę, to oznacza, że będziesz się rozpędzał dodatkowo. Czyli jechałeś na przykład na pierwszym biegu i teraz włączasz drugi bieg. Będziesz szybciej się poruszał, twoja prędkość będzie wzrastać. Wzór na przyspieszenie jest taki: zmiana prędkości w trakcie zmiany czasu. Oczywiście, ty, co oznacza zmiana? Zmiana oznacza, o ile się zmieniło, czyli bierzesz prędkość końcową, odjąć prędkość początkową, przez czas końcowy odjąć czas początkowy. Ale czas początkowy najczęściej jest zerowy, no bo naciskasz czas start, no to na zegarku masz zero napisane. To wtedy się bierze taki wzór na przyspieszenie. Że przyspieszenie to jest VK odjąć VP, podzielić przez czas. I tyle. Czyli ten zapamiętaj, możesz sobie narysować piramidę, żeby było ci łatwiej przekształcać. I teraz, jak będziesz chciał policzyć prędkość, to będzie a razy t. Jak będziesz chciał policzyć czas, to będzie delta v przez a. Oczywiście przy pomocy tych wzorów obliczysz, o ile ci się prędkość zmieniła. Gdybyście ciebie spytali, jaką będziesz miał prędkość końcową, jeżeli początkowa wynosiła ileś tam, no to to ci aż tak nie pomoże, bo powinienś to rozpisać jako VK odjąć VP równa się A razy T tak samo to powinieneś rozpisać jako VK odjąć VP podzielić przez A pamiętaj, że delta oznacza od końcowej odejmujesz początkową tutaj wyszło 2 m na sekundę kwadrat bo to wywnioskowaliśmy z tego bo widzieliśmy, że się zmienia o 2 m na sekundę w trakcie każdej sekundy gdybyś chciał policzyć przyspieszenie na podstawie tego schematu to możesz dowolne przedziały czasu wziąć zobacz, wezmę od 0 do 4 Czas wynosi 4 sekundy, czas się zmienił o 4 sekundy, a, a prędkość o ile się zmieniła? Od końcowej prędkości odejmuję początkową, czyli od 8 metrów na sekundę odejmuję 0. Wychodzi Ci u góry 8 metrów na sekundę, podzielić przez 4 sekundy, wychodzi Ci 2 metry na sekundę kwadrat. I masz policzone przyspieszenie. Przyspieszenie możesz policzyć w dowolnym zakresie. Możesz policzyć od 3 do 4 sekundy. Ile to trwało czasu? To trwało jedną sekundę. Jaka jest prędkość końcowa? 8 metrów na sekundę. A jaka jest prędkość początkowa? 6 metrów na sekundę. No, bo bierałeś przedział od tej do tej, więc to trwało jedną sekundę. Początkowa prędkość było 6, a końcowa było 8, więc od końcowej odejmujesz początkową. No, i znowu dzielisz i ci wychodzi ten sam wynik, no bo musi wyjść za każdym razem ten sam wynik. Jak będziesz potrzebował policzyć prędkość, to liczysz z tego, a jak czas, to z tego. Ale głównie zapamiętaj tylko ten, i musisz potrafić go przekształcać albo przy pomocy tego, tego piramidy, albo poprzez to, że jak coś jest na dole, to poleci do góry. Pamiętaj, że delty się z reguły nie pisze, bo czas początkowy jest zerowy. Więc wystarczy pisać samo T na dole nie trzeba pisać delty. Czas leci tu, będzie A razy T. Jak będziesz chciał teraz T policzyć, to A leci na dół. Bo jak jest mnożenie, to, żeby się pozbyć mnożenia, robić dzielenie. Dobra, jak wyglądają wykresy. Wykres prędkości od czasu będzie linią prostą. Pamiętaj, że prędkość musisz mieć w metrach na sekundę. A czas musi mieć w sekundach. Jak będzie prędkość podana w kilometrach na godzinę, to musisz się nauczyć zamienić. Obejrzyj sobie poprzedni film. Prędkość wygląda tak. Będzie rosła w, każdym, w każdej chwili czasu, w sensie w, w takim samym przedziale czasu. Będzie rosła o tyle samo. To będzie po prostu linia prosta. I teraz zobacz, może być taka linia prosta. Ale może być też taka. Albo taka. Który samochód miałby większą, większe przyspieszenie? Większe przyspieszenie będzie miał ten, który szybciej zyskał prędkość w, mniej, w krótszym czasie. Zobacz, w ciągu sekundy auto C miało taką prędkość to chyba jest 2. W ciągu sekundy auto B miało prędkość 5, a w ciągu sekundy auto A miało prędkość ponad 15 metrów na sekundę. Im, im szybciej do góry leci wykres, tym większe przyspieszenie jest. Analogicznie droga wygląda, tylko że droga jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo wykres drogi to jest połowa funkcji kwadratowej, którą będziecie mieli dopiero w liceum. Ona wygląda tak, bo prawdziwa funkcja kwadratowa wygląda w ten sposób jeszcze. To jest parabola, no ale tu jest połówka. I teraz słuchaj. To jest auto B. Tak by wyglądało auto C, a tak by wyglądało auto A. Co to oznacza? Im Bardziej stromy do góry wykres, tym większe masz przyspieszenie. Tylko to oznacza, gdybyś chciał policzyć drogę na podstawie wykresu, to bierzesz, liczysz po prostu jako pole pod wykresem. A co to jest za pole? To jest pole trójkąta. Jaki jest wzór na pole trójkąta? Podstawa razy wysokość przez dwa. Uwaga, nie myl tej literki A z tamtą literką A. Tam oznaczało acceleration, czyli przyspieszenie. A tu oznacza po prostu podstawę. To może być podstawa, to może być wysokość, albo na odwrót, to może być podstawa, to może być wysokość. Nie ma znaczenia, jak przyjmiesz i zobacz teraz. Podstawa. Co, w czym to jest? To jest w sekundach. Podstawa razy wysokość, to jest 10 metrów na sekundę. Podzielić na 2, no bo taki wzór na pole trójkąta jest. 2 razy 10 to jest 20. Sekundy się skracają. 20 przez 2 to jest 10 metrów. Więc jak poproszą cię, podadzę ci wykres i poproszą, żebyś policzył drogę, to weź po prostu machnij pole pod wykresem i tyle. W ogóle przykładami takiego ruchu przyspieszonego, jednostajnego jest obiekt, który ciągle zyskuje taką samą prędkość albo ciągle maleje mu prędkość o tyle samo. Wtedy to się nazywa ruch jednostajnie opóźniony, kiedy hamujesz. Jak przyspieszasz, to ruch jednostajnie przyspieszony, łatwo do zapamiętania. Jaki jest wzór na drogę, gdybyś chciał skorzystać ze wzorów? No, na Twoim etapie to jest po prostu pole pod wykresem. Na etapie kuratoryjnym, gdybyś chciał pisać, to polecam ten rozszerzony filmik, który mam nagrany. To jest taki wzór na drogę. I z tego coś tam sobie liczysz. A te kwadrat na dwa, czyli przyspieszenie razy czas do kwadratu podzielić na dwa. No i tyle, ale no, to nie jest etap podstawówki. Chyba, że jakiś nauczyciel po prostu chce Was jeszcze więcej nauczyć. To będzie chciał, żebyś umiał coś z tego rozwiązywać. Dobra, narysowaliśmy sobie wykres prędkości, wykres drogi. Jak wygląda wykres przyspieszenia? Wykres przyspieszenia od czasu wygląda następująco zobacz. Może wyglądać tak. Albo tak. Które auto miałoby większe przyspieszenie? No te. No bo jest wyżej wyżej zaczyna się. To było na przykład 1, 2, 3, 4, 5. Tu było 5 metrów na sekundę kwadrat, to jest 2. Uwaga, wykres przyspieszenia może być też w dół. Minus 1, minus 2, minus 3. Słuchaj, może być tak. Czy coś jest źle? Nic nie jest źle. Jak przyspieszenie wychodzi ujemne, to znaczy, że będziesz po prostu hamował. Minus 3 metry na sekundę kwadrat hamujesz w każdej sekundzie. W sensie, co, cały czas masz takie samo opóźnienie. No i to tyle, jakbyś chciał obejrzeć przykładowe zadania, jak się rozwiązuje, to obejrzyj kolejny filmik. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.